Rozważanie dzisiaj będzie koncentrowało się wokół życiorysów biblijnych, a szczególnie jednego życiorysu, ale do tego zaraz za chwileczkę dojdziemy. Żaden temat w Piśmie Świętym nie ma tak wielkiej wartości wychowawczej, jak znajdujące się tam opisy życiorysów mężów Bożych. Czym są te życiorysy tam umieszczone w Piśmie Świętym? Są obrazem łaski Bożej, te życiorysy. Są obrazem miłosierdzia Bożego. Są obrazem działania Bożego w życiu tych mężów, tych zdarzeń, tych osób. Ale również te życiorysy są obrazem i pokazują skutki grzechów. Biblia nie przemilcza faktów, rzeczy, które są ujemne, które przyniosły szkodę, które nawet mają nieładny, brzydki wydźwięk w życiu tych ludzi. My jako ludzie, jako narodowość i każdy naród na globie ziemskim ma swoją historię. I chętnie gloryfikuje te pozytywne części historii, a skrzętnie ukrywa te, które są in minus, które są nieładne. No i wtedy historycy, politycy spierają się, jak to ktoś kogoś krzywdzi, bo postanawia pokazać trochę tę drugą stronę medalu. Natomiast Pismo Święte przedstawia pewne rzeczy bardzo jasno i bardzo prosto w historiach życiorysów różnych mężów Bożych. Wiele matek w Izraelu opowiadało swoim dzieciom historię mężów Bożych. Na pewno była to matka Samuela, matka Jezusa, matka Jana Chrzciciela. Dlaczego te historie są tak ważne, te życiorysy w tych historiach są tak ważne, wartościowe? Po pierwsze, bo są prawdą. Po drugie, bo są obrazem pewnej relacji z Bogiem prowadzących rodzice, którzy prowadzą swoje dzieci do takich samych relacji z Bogiem jak ci mężowie Boży. Ale Biblia jasno i wyraźnie przedstawia fakt, że uczynki człowieka są wynikiem jego charakteru, jego prowadzonego życia, jego życiorysu. Uczynki człowieka są wynikiem charakteru człowieka. No nie oszukujmy się, tak jest w życiu. Widzimy agresję na drodze, widzimy agresję sąsiedzką, widzimy agresję rodzicielską, widzimy agresję, no siostra wskazywała na jedno zdarzenie z Ustronia, w ramach rodziny, tam na stoisku, co się wydarzyło. Siostra Ela, tak? Dobrze zapamiętałem? Tak. Agresja. Ale to jest wynik charakteru, który jest opanowany albo mocą Bożą, albo jest opanowany mocą diabła. I dlatego życiorysy, które są przedstawiane, są wynikiem charakteru, jaki posiadali ci ludzie. W Księdze Izajasza czytamy takie w 3 rozdziale i w wersecie 10 i 11 czytamy takie przesłanie. Izajasz 3, 10, 11. Szczęśliwy człowiek, sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie. Biada bezbożnemu, źle mu się powiedzie, bo mu według uczynków jego odpłacą. Pismo Święte jasno mówi, czyny, charakter, i to, co uczynił, w pewnym momencie pojawi się jako owoc w jego życiu. Drugi fragment z Księgi Jeremiasza, 6 rozdział, 19 werset. 6 rozdział, 19 werset. Słuchaj, ziemio, oto ja sprowadzę na ten lud nieszczęście. Jako owoc ich zamysłów, jako skutek ich zamysłów, ich postawy, ich działania, ich charakteru. Co z tego wynika? Że każdy czyn znajduje odbicie w osobie, która go popełniła. Każdy czyn jest wynikiem zasiewu. To jest okrutna prawda.
Tu też jest odpowiedź na pytanie, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego nas to spotyka. Już w rozważaniach misyjnych o tym mówiliśmy. Po prostu to nas spotyka, to się dzieje, bo taki jest zasiew, a każdy zasiew przynosi owoce. A nawet ten fakt również odpowiada na pytanie takie, bo często tak ludzie również mówią. No jestem niewinny, nic takiego nie uczyniłem, dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego przyszedł w moim życiu takie zdarzenie, taki owoc? Odpowiedź jest bardzo prosta. Pomimo, że jesteś w wielu rzeczach, możesz być niewinny, a jednak spotykają cię skutki, owoce pewne złe, to nic innego jak fakt, że inni czynią zło i nierzadko również nas to dotyka, bo żyjemy na grzesznej ziemi. I stąd jest odpowiedź, niewinny jestem, ale mnie to spotkało. Inni czynią zło, żyjemy na grzesznej ziemi i nas to spotyka. A teraz mam pytanie. Czy łatwo nam przyznać się do zasiewu własnego życia i stwierdzić, że ten owoc, który mnie spotyka, to mój plon mojego charakteru? Czy łatwo jest nam się przyznać do własnego zasiewu? Nie. Nie. Nikt łatwo się nie przyznaje do własnego zasiewu jako owoc, który przyszedł w jego życiu. Czy widzimy takiego odważnego, który się chce przyznać? Ale Pismo Święte pokazuje takich odważnych, którzy się przyznali do zasiewu swojego życia i owoc, który spożywali, był owocem ich zasiewu. Złym owocem. Pierwszy przykład z brzegu. Łotr. My słusznie cierpimy tutaj, ale ten nic złego nie uczynił, mówił pierwszy łot do drugiego łotra na krzyżu. Łot się przyznał. Drugi przykład. Celnik. Co prawda on tam nie wymienia tego swojego zasiewu, ale mówi ogólnie i stojąc w rogu tam gdzieś na ulicy skromnie modli się, mówi: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. I trzeci taki prosty przykład. Syn marnotrawny. Ojcze, zgrzeszyłem. Nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń mnie jednym z najemników Twoich. A teraz przejdziemy do konkretnej historii Pisma Świętego. Jakub. Młody człowiek. Pragnął dobrej rzeczy. Czego Jakub pragnął? Błogosławieństwa, duchowych wartości wynikających z pierworodztwa. I on chciał to mieć. Chciał być częścią tej obietnicy, że jest jednym z protoplastów, z którego wyjdzie wielki naród. Pragnął dobrej rzeczy. Tej rzeczy, której według obietnicy mu się należała, bo to młodszy miał zebrać te wszystkie błogosławieństwa z pierworodztwa. Pragnął szczególnych błogosławieństw. Ale co? Jakub posunął się do fałszerstwa. Posunął się do intrygi i do kłamstwa wraz ze swoją matką, Rebeką. Oszukał ojca. W perfidny sposób oszukał ojca i oszukał brata. A wtedy to było naprawdę poważne przestępstwo. System patriarchalny czynił z ojca głowy rodziny niejako kapłana, stróża, ogniska domowego i duchowych wartości i wszystkiego. Ojciec to był ktoś. On jakby reprezentował w rodzinie dla dzieci Boga, więc oszukał ojca. Dzisiaj oszukać rodziców. Dzisiaj do rodziców, czy do ojca, czy do matki powiedzieć: wynoś się z mojego pokoju.
choć ten pokój jest w moim domu, ojcowskim domu. A co cię to obchodzi? I jeszcze inne brzydkie wyrazy, które tu nie nawet pierwszej litery nie powtórzę. Taki jest status dzisiaj dzieci w stosunku do rodziców. Często, ja nie mówię wszystkich, ale taki jest trend. Ale w tamtym czasie oszukać ojca, utworzyć intrygę, to było coś naprawdę okrutnego i bardzo mocno działało na sumienie tego, który to zrobił. I teraz pytanie, jak długo trzeba było czekać na owoc zasiewu, który zrobił? Na owoc z tego zasiewu. Jak długo trzeba było czekać? Od razu przyszedł owoc. Po pierwsze, nienawiść brata, która zaczęła zagrażać jego życiu. Od razu. Od razu. Rozłąka z matką, którą już nigdy nie zobaczył. Po trzecie, 20 lat pobytu na wygnaniu i od razu musiał uciekać. Po czwarte, sam jest oszukiwany na wygnaniu, a Laban nie ma skrupułów i źle go traktuje, bo Laban nie jest instytucją charytatywną, który będzie pieścił siostrzeńca. Tylko go oszukuje Laban i źle go traktuje. Jak długo trzeba było czekać na owoc, który zasiał? Jakub w tych wszystkich rzeczach widział jako owoc swojego zasiewu. Ucieczka, rozłąka, pobyt na wygnaniu, oszukiwany, źle traktowany. I w końcu po 20 latach po raz drugi musi uciekać przed Labanem z kolei. Bo synowie Labana mają negatywne nastawienie coraz bardziej do Jakuba, bo on rośnie w siłę i dobrobyt. I zasoby, owce, bydło, a Laban jakby stoi w miejscu. On to za chwilę od nas wszystko przejmie, mówią synowie do ojca Labana. I Jakub widzi, że jest coraz gorszy stosunek rodziny Labana do niego i tym razem nie popełnia błędu i pyta Boga, co mam zrobić? A Bóg mówi mu, opuść ich. Ale to nie koniec żniwa Jakuba. Synowie Jakuba odziedziczyli po nim wszystkie złe cechy charakteru. Jak to możliwe? Sprzedali Józefa, nie mówiąc już o Symeonie i Lewim. Później do tego troszeczkę wrócę. Zło się samo sieje i nie trzeba go pielęgnować. Opisy życiorysu Jakuba to prawdziwy, wierny obraz życia człowieka i skutków owocu jego zasiewu, odwetu, na którym wyraźnie widać, jak jego czyny zemściły się na nim i wydały owoc. Ale może już trochę dosyć tej minorowego nastroju. W tej sytuacji ani my, ani Jakub nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z owocami naszego zasiewu, naszego życia. Nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. I Jakub też nie był w stanie sobie poradzić z owocami, skutkami zasiewu, które zasiał w swoim życiu. Dlatego Jakub szukał pomocy w Bożej łasce i miłosierdziu. I historia ta jest opisana, ja ją nie będę czytał. Ona jest opisana w pierwszej Mojżeszowej, 28 rozdziale, werset 12 i 15. A jest tam opisana sytuacja, kiedy ucieka już z domu rodzinnego od Izaka, od matki Rebeki. Ucieka, bo Ezaw go chce zabić. I matka mówi mu, ratuj się, uciekaj do mojego bratanka, do Labana. I na pierwszym noclegu, a to miejsce zostało nazwane Betel, Dom Boży, Jakub skłania swoje serce, swoje oblicze przed Bogiem w gorącej modlitwie. Co prawda Pismo Święte tam w tym miejscu to tak szczegółowo nie precyzuje. Pismo Święte tam się skupia na drabinie, jaka mu została pokazana po tej modlitwie i we śnie, kiedy zasnął.
Ale pióro Ducha Proroczego i inne miejsca Pisma Świętego wskazują, jaką głęboką skruchę w Betelu wyraził Jakub na skutek tego, co uczynił kilkanaście godzin wcześniej w domu. Jaką żałosną skruchę i wyznanie złożył przed Bogiem i, że tak powiem językiem z przeszłości partyjnym, samokrytykę tego, co zrobił. Jakub szukał pomocy w Bożej łasce i miłosierdziu, gdyż nie był w sobie w stanie poradzić z owocami własnego zasiewu i nie oszukujmy się, my również nie poradzimy sobie z owocami zasiewu własnego życia i charakteru. I ta historia, ten opis, tam w Betelu, na tym noclegu, jest największą demonstracją nieteologiczną, aczkolwiek teologiczne dyskusje na temat usprawiedliwienia z łaski przez wiarę odbywały się w Polsce w latach 80., w Australii, nawet w moim domu. Wielkie dysputy teologiczne, na czym polega usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. A tak czasami one bardziej rodziły konflikty niż rozwiązanie. I dlatego wracam do tej historii w Betelu Jakuba, jego modlitwy, jego wyznania, jego skruchy, szukania pomocy w Bożej łasce i miłosierdziu. I dlatego tamta historia, ten czas w Betelu, jest to największa demonstracja nieteologiczna prawdy o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, wyrażoną w życiu Jakuba, Jakuba oszusta, gdzie jego czyny ścigają go w drażliwych momentach życia. Rozpacz, jaka go tam ogarnęła na tym noclegu, nie pozbawiła go ducha szukania ratunku u Boga. Pamiętał i wziął sobie mocno do serca ten sen, w którym Bóg mu powiedział: jestem z tobą, moi aniołowie będą z tobą, a relacje nasze będą się odbywały na zasadzie tej przysłowiowej drabiny, gdzie Jezus jest obrazem tej drabiny. I to pozwoliło Jakubowi dalej przetrwać. Pokuta była środkiem naprawy tego, co zepsuł, i proszeniem Boga i brata o przebaczenie. W Księdze Ozeasza jest to opisane w ten sposób. Co prawda ten fragment z Księgi Ozeasza dotyczy i historii z Betelu, tego pierwszego noclegu, gdzie tak się ukorzył, i historii z nadpotoku Jabok. To już kilkadziesiąt lat do przodu. Ale Ozeasz to gromadzi w jedno i czytam. Ozeasz, 12 rozdział, 5 werset. Ozeasz, 12 rozdział, 5 werset. Walcząc z aniołem zwyciężył z płaczem. To jest, dotyczy Jaboku. Błagał o zmiłowanie w Betel, znalazł Boga tam i tam z nim rozmawiał. A więc Duch Święty łączy te dwa zdarzenia w jeden ciąg i pokazuje Jakuba z nadpotoku Jabok i Jakuba w Betelu. I to była jedyna droga, która pozwoliła mu przetrwać po takim zasiewie, jaki dokonał. A teraz znowu mam pytanie, ale nie oczekuję waszej odpowiedzi, choć jakby się ktoś wyrwał, bardzo chętnie udzielę głosu. W każdym razie ja się nie wyrwę. Ja nie chcę. Zaznaczam. Kto chciałby, aby teraz puszczono film jego życia? Historii. Bez retuszu, bez kamuflażu, tak jak ono przebiegało to nasze życie. Czyli te wzniosłe rzeczy, cudowne i te takie spoza kotary, z ciemnych miejsc. Kto chciałby, by teraz puszczono film jego życia? Ja nie. Nie wiem jak wy i nie oczekuję, żeby tu ktoś coś deklarował. Chyba że potem każdy sobie w cztery oczy powie. Narozrabialiśmy w życiu,
i nasze czyny będą nas ścigać jeszcze nie jeden raz. Ale historia z Jakubem pokazuje, jak stać się Izraelem, czyli księciem Bożym, zwycięzcą, a nie pozostać oszustem. No bo Jakub to oszust, ale nie pozostał całe życie jako oszust. Nie miał tego imienia całe życie w tym znaczeniu oszusta. To Izrael. Więc historia pokazuje, jak stać się Izraelem, czyli księciem Bożym, zwycięzcą, a nie oszustem. Jaka jest droga wyjścia z owoców naszego zasiewu? Wzmocniony ramieniem Bożym stanął przed bratem, kiedy już po modlitwie nad jabłkiem tym razem, kiedy walczył z aniołem, aby mu zostało potwierdzone, że jest mu przebaczone i że Bóg będzie z nim, idąc na spotkanie z bratem, idąc z powrotem do rodzinnego domu. Wzmocniony ramieniem Bożym po tej walce nad jabłkiem stanął przed bratem nie jako oszust, czyli ten, który wyłudził pierworodztwo i oszukał brata i ojca, lecz stanął przed bratem jako książę Boży, jako zwycięzca. Brat mu przebaczył, Ezaw pozbył się nienawiści. Ale Ezaw pozbył się nienawiści nie dlatego, nie wiem, to jest mój prywatny wniosek, proszę się z nim zgodzić lub nie, nie dlatego, że coś jakby przeskoczyło w tym jego sercu i sumieniu, ale to Bóg zadziałał na Ezawa. To Bóg, bo Ezaw szedł z innym zamiarem, ale sen, który otrzymał Ezaw i jego żołnierze, wyraźnie stwierdzał, że łagodnie postępujcie z moim sługą Jakubem. Został Jakub uwolniony od brzemienia własnego czynu. Brzemienia własnego czynu został uwolniony. Moc zła została w jego naturze złamana, a charakter przekształcony. I teraz chcę przeczytać z pierwszej Księgi Mojżeszowej wiarę czy ocenę swojego życia Jakuba, swojego życia, jego ocenę, która na krótko przed śmiercią. A zostało to zapisane w pierwszej Mojżeszowej 48 rozdziale. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 48 rozdział. Jest tu ukazana wiara umierającego Jakuba, ocena jego życia. Pierwsza Mojżesz 48, 15, 16. Jest tu historia, kiedy Jakub błogosławi dzieciom Józefa. To już jest w Egipcie, już jest sędziwy, niebawem spodziewa się śmierci i tak dalej, i tak dalej. Czytam 48, 15, 16. I błogosławił Józefowi mówiąc, Bóg, i teraz mówi o sobie, Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izak, trwali społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz. Proszę, zauważmy, Betel, Bóg mówi, będę z tobą. Ta drabina obrazuje, że ja będę z tobą, ty do mnie, ja do ciebie. I on tu mówi, Bóg prowadził mnie jak pasterz, od początku życia aż po dzień dzisiejszy. Przecież nie Bóg kazał mu oszukać. Bóg nie łamie woli, Bóg pozwolił mu dokonać własnego wyboru. Mógł wybrać dobrze, wybrał źle. My często możemy wybrać dobrze, wybieramy źle. Ale Jakub tu mówi, że Bóg był jego pasterzem. Czyli on postanowił iść za nim.
Anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, 16 werset, niech błogosławi tym chłopcom i niech trwa wśród nich imię moje i imię ojców moich Abrahama i Izaka i niech się zaroi od nich ziemia. Wspomina pasterza, pomimo że on dokonywał wyborów, jednak pasterz go nie zostawił. I dlatego w tej historii my możemy różnie wybrać i najczęściej ta historia naszego życia nie jest zbyt kolorowa. Ale jeżeli w naszym życiu będą takie dwa miejsca jak Betel i potok Jabok, walka z aniołem przymierza, to na końcu życia, albo w ocenie naszego życia, albo w podsumowaniu naszego życia, będziemy mogli powiedzieć, że Pan był naszym pasterzem, pomimo że spijaliśmy owoce złe własnego zasiewu. Ale co z historią jego synów? Lewi ze wszystkich synów Jakuba był najbardziej mściwy i najbardziej zawinił w zdradliwej rzezi na mieszkańcach Sychem. To jest opisane w 1 Mojżeszowej 34:25. 1 Mojżeszowa 34:25. O co tam chodzi? Ja tutaj skrótowo powiem. Pewnego razu już dorosłe dzieci Jakuba gdzieś tam wędrują i ich siostra, a córka Jakuba, Dina, poszła obejrzeć mieszkańców tej ziemi, przez którą szli. No i wpadła w oko tam pewnemu mężczyźnie, zakochał się w nim, no ale jak to bywa? Dokonał gwałtu na niej. Mleko się rozlało. Jakub się dowiedział o tym, ale ten człowiek, pomimo tego brzydkiego, okrutnego czynu, kochał tą dziewczynę. I rodzice jego, pogańscy rodzice, przyszli do Jakuba, do rodziny Jakuba, aby to rozwiązać. I mówi ten ojciec tego syna, daj mu ją za żonę. On ją kocha. Jakub mówi, czy rodzina Jakuba mówi, dobrze, dobrze, ale wy poganie, my Żydzi, czy my praktykujący żywego Boga, jak dacie się obrzezać i przyjmiecie przymierze to, które my mamy z Bogiem, to wszystko będzie w porządku. Oni powiedzieli dobrze. Ale w nocy Symeon i Lewi nie mogli zgodzić się z takim podejściem do tej sprawy. Wzięli miecze, weszli do miasta i tam pozabijali ludzi i tę rodzinę tego niby przyszłego męża tej dziewczyny. O tym mówi to całe. I teraz pytanie. Co mógł Jakub zrobić? Ustalił co innego, synowie zrobili co innego. Co mógł Jakub zrobić? Odczytał między innymi... Odczytał plon swojego zasiewu z młodości. Jaki? No oni go oszukali, ci jego synowie. Zlekceważyli jego autorytet. Przeprowadzili swoją wolę. Mieli drastyczną wolę ukarać, pozabijać mieczem i koniec. Co tam tato się będzie w jakiś sposób dogadywał z poganami, którzy zdeklarowali się przyjąć przymierze, obrzeskę. Przeprowadzili swoją wolę w obronie honoru siostry. I zobaczył po raz któryś z kolei plon zasiewu swojego życia Jakub. Bóg nie unieważnia swojego prawa, nie działa wbrew niemu. O jakim prawie mówię? Prawie co się sieje, to się zbiera. Bóg nie unieważnia swojego prawa, nie działa wbrew niemu. Skutki grzechu nie są unieważniane, ale skruszonym daje siłę ich ponieść, przeżyć przez i przejść przez nie. I tu jest różnica.
Nieskruszony bierze je na siebie i czasami go niszczą te skutki, owoce. Ale skruszony idzie z pasterzem i ma siłę ich ponieść. Ale Bóg chce dokonać przemiany, a dzięki Jego łasce przekleństwo zostaje wyparte błogosławieństwem. I powoli, zbliżając się do końca, jeszcze chcę wrócić do 1 Mojżeszowej 49. 1 Księga Mojżeszowa, 49 rozdział, werset 5-7. I teraz zobaczmy, jak pasterz działa. Najpierw ten ujemny obraz. Jakub przepowiada przyszłość swoim synom. Pamiętajmy o tej historii z Symeonem i Lewim. Jakub przepowiada przyszłość. 49:5-7. Symeon i Lewi to bracia. Miecze ich są narzędziem gwałtu. Nie bierz udziału, duszo moja, w radzie ich. Czy tu jest jakieś pochlebstwo dla tych dwóch ludzi? Synów Jakuba? Ze strony Jakuba? Nie, tu nie ma żadnego pochlebstwa. Jakub jasno ocenia, że to, co zrobiło, to było, mówiąc naszym językiem, okropne draństwo. I ich przyszłość nie jest kolorowa, wręcz inaczej, mroczna. To w takim razie 5 Mojżeszowa 10:8. Księga 5 Mojżeszowa 10:8. W tym czasie oddzielił Pan plemię Lewiego do noszenia skrzyni przymierza Pana, do stawania przed Panem, służenia Mu i udzielania w Jego imieniu błogosławieństwa aż do dnia dzisiejszego. Szczególne zadanie jest powierzone plemieniu Lewim. No to jak z tym przyszłością pokolenia Lewi według proroctwa, które Jakub na krótko przed śmiercią wypowiedział wobec każdego syna. Ale Księga Maleachiasza w taki może bardzo ogólny i delikatny sposób na to odpowiada. Księga Maleachiasza, 2 rozdział, 4 werset. Księga Maleachiasza, 2 rozdział, 4-6. I poznacie, że wydałem dla was to postanowienie, aby moje przymierze z Lewim trwało, mówi Pan zastępów. Takie zaś było moje przymierze z nim, że dałem mu życie i pokój oraz bojaźń, tak że się mnie bał i nie lękał się mojego imienia. Na jego ustach była prawdziwa nauka, a na jego wargach nie znalazła się przewrotność. W pokoju i prawości postępował ze mną i wielu, to jest to zdanie, chcę, żebyśmy zapamiętali, i wielu powstrzymał od winy. Pokolenie Lewiego zmieniło przekleństwo na błogosławieństwo, kiedy? Przy złotym cielcu. Pod górą Synaj, kiedy jakaś duża część Izraela ulała sobie złotego cielca, to jest Twój Bóg Izraelu, On Cię wyprowadził z Egiptu. A pokolenie Lewiego nie stanęło w tym odstępstwie. Jako jedyne nie stanęło. I tutaj zostało zamienione przekleństwo w proroctwie Jakuba na błogosławieństwo. Wybór należał do plemienia Lewiego. Gdyby nie wybrał Lewi tamtego stanowiska, to proroctwo Jakuba by się spełniło, że Lewi zmarnieje z Symeonem.
Kapłaństwo Jezusa, pokolenie Lewiego jest kapłaństwem Jezusa. Aż dziw bierze, że Bóg wybrał Lewiego na ten wzór. I podsumowanie może. W tych historiach biblijnych Pan Bóg dał jasne świadectwo, że nawet jeden zły czyn niesie konsekwencje czasami przez całe pokolenia. Tak było w pokoleniu Jakuba. Oprócz błogosławieństwa, gdzie Pan był jego pasterzem, to jednak co jakiś czas zdarzały się sytuacje, gdzie wychodziło to, co on kiedyś zasiał. A więc to jest pierwszy taki wniosek. Drugi wniosek. Ta historia też jest świadectwem, że łaska i skrucha mogą zmienić ten stan rzeczy. I tak było w historii Jakuba, tak było w historii Lewiego. Trzeci wniosek. Bóg da moc z tej historii, da moc, abyśmy mogli znieść skutki złych czynów i pozostać przy Nim. Bo tak było w przypadku Jakuba. Dał mu moc, w Betelu go szukał, znalazł go, w Jaboku pozostał wierny i Bóg dawał mu cały czas moc, że przez te skutki owoce własnego zasiewu mógł przejść z błogosławieństwem i zachować wiarę. Te życiorysy są sygnałami ostrzegawczymi, aby boska roztropność towarzyszyła nam na każdym etapie życia. I abyśmy nie zasiewali rzeczy, których trudno będzie nam unieść. W liście do Rzymian jest powiedziane, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bóg, Jezus, nie mógł uchronić Jakuba przed udręką, bo to był jego wybór. I Bóg nie łamie woli, kiedy my decydujemy o takim czy innym wyborze, dobrym czy złym. On nie łapie naszej ręki, nie zasłania naszych oczu i nie wiąże naszych nóg, ale przestrzega, a decyzję podejmujemy my. Więc nie łamie, to był wybór Jakuba, ale nie pozostawił go samego w cierpieniu, bo Jakub szukał miłości i łaski. I dlatego Bóg umożliwił mu te rzeczy. Miłość Zbawiciela, niezawodna i nikogo nie opuszcza w nieszczęściu, nawet jeżeli to nieszczęście sprowadziliśmy na siebie własnym wyborem, głupotą, nieodpowiedzialnością, niekompetencją, brakiem wiary, czy nie wiem jeszcze czego, czym. Nie pozostawia nikogo w nieszczęściu, a na pewno nie pozostawi tego, który szczerze szuka przebaczenia, pojednania i prowadzenia. Czego szatan pragnął? Szatan pragnął zerwać obraz drabiny w sercu Jakuba. Zabrać mu ten obraz. Spowodować, aby puścił się anioła przymierza znad potoku Jabok. Z jaką historią naszego życia idziemy w przyszłość, wobec przyszłych zdarzeń? Czy z tą historią uregulowaną, wyposażeni w obecność Bożą, w Bożą łaskę, miłość, trzymając się anioła przymierza, czy idziemy do przodu z rzeczami, które są nieuregulowane i niewyznane i nie trzymamy się Boga? Jakub przeszedł zwycięsko. Judasz powiesił się. Zbyt wielka jest wina moja, by można by mi ją przebaczyć. Pozwólcie, że ostatni fragment, który powiem z Ducha Proroczego. Wśród odkupionych znajdują się apostołowie Chrystusa, odważny Paweł, gorliwy Piotr, ukochany, miłujący Jan, a także ich szczerzy współbracia i wielka rzesza męczenników. Ale na zewnątrz, nie po stronie zbawionych, na zewnątrz Nowego Jeruzalem znajduje się okrutny i grzeszny Neron i co widzi? Widzi radość i wywyższenie tych, których kiedyś torturował i których śmiertelnym mękom przypatrywał się z szatańskim zachwytem. Jest i jego matka,
na zewnątrz murów Nowego Jeruzalem. Jest i jego matka, obserwująca następstwa swego dzieła, swego zasiewu. Widzi, jak złe cechy, które przekazała swemu synowi, podsycane i rozwijane, doprowadziły do strasznych zbrodni przejmujących cały świat grozą. Stoją też tam papiescy dostojnicy, biskupi, którzy twierdzili, że są posłami Chrystusa, a jednocześnie szermowali stosem i więzieniem, aby zawładnąć sumieniami dzieci Bożych. To jedni grzesznicy na zewnątrz Jeruzalemu. A drudzy grzesznicy to ci, jak tutaj ujęło to pióro ducha proroczego, to najbliżej tronu stoją ci, którzy kiedyś gorliwie służyli szatanowi, lecz którzy jako głównie wyrwane z ognia poszli w ślady Zbawiciela, całkowicie mu się poświęcając. Dalej otaczają Jezusa ci, co wśród kłamliwego i bałwochwalczego otoczenia rozwinęli doskonały chrześcijański charakter i przestrzegali prawa Bożego. Chociaż cały świat chrześcijański lekceważył je, za nimi stoją miliony ludzi wszystkich stuleci, którzy dla wiary zginęli męczeńską śmiercią. Dwa rodzaje grzeszników, bo nie ma innych ludzi na ziemi. Dlatego wszystkie te rzeczy miały początek w pewnej nieprawości, w pewnym zasiewie, ale jedne zostały przezwyciężone i uregulowane i zakończyły się zwycięstwem, a drugi nie. Dlatego uważajmy i zwracajmy uwagę na to, co zasiewamy. Amen.